Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej z okazji wizyty w Kijowie Polskim ambasadora Republiki Mołdawii, pana Jurija Bodruga. Witamy panie ambasadorze bardzo serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Gospodarzem dzisiejszej konferencji jest starosta Polski, pan Więczysław Oblizajek. Witam serdecznie. Uczestniczy również pan wicestarosta Marek Banaszewski. Są z nami również pan Robert André, prezes firmy André Ambrasive Articles, pan Zenon Siwiński, prezes Polskiego Towarzystwa Melioracyjnego oddział w Koninie oraz pan sekretarz powiatu Andrzej Tomczyk. Witam serdecznie przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów, prasy, telewizji, portali społecznościowych. Panie starosto, bardzo proszę. Dziękuję. Myślę, że na siedząco. Jeszcze raz witam serdecznie pana ambasadora i dziękujemy bardzo, że skorzystał z naszego zaproszenia do złożenia wizyty w powiecie kolskim. To zaproszenie żeśmy już tu złożyli dużo wcześniej, niemniej jednak myślę, że zapowiedziana wizyta delegacji samorządowców Mołdawii powoduje, że spotykamy się dzisiaj i aby omówić zasady współpracy, kierunki obrać. Liczymy na to, że pan ambasador nam tu wskaże te obszary, które najbardziej będą interesować samorząd, no i oczywiście władze Mołdawii. Dzisiaj pana ambasadora będziemy gościli tutaj u nas w urzędzie, jak również chcemy mu pokazać parę firm w naszym powiecie, które powiedzmy tutaj są i prowadzą działalność na arenie międzynarodowej. I dlatego też dzisiaj obecność pana Roberta André, która i zaraz też pojedziemy do jego zakładu, potem będziemy też i w Kutnowskiej hodowli buraka cukrowego, jak również obejrzymy też oświatę, będziemy w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu. To tyle tytułem wstępu. Ja myślę, że tutaj głównym naszym gościem jest oczywiście pan ambasador. Na pewno naszą lokalną prasę interesuje wiele tematów związanych ze współpracą naszego kraju z Mołdawią i ze współpracą, która się zarysowuje między samorządami, naszym samorządem tutaj lokalnym, jak również samorządem mołdawskim. Pan ambasador? Dziękuję. Mołdowa, mały kraj usytuowany pomiędzy Rumunią a Ukrainą w południowo-wschodniej Europie, wybrała w 2010 roku kierunek integracji europejskiej. To oczywiście przyszłość. Ale musimy się przygotować, dostosować się do wymogów europejskich. I potrzebujemy partnerów, nauczycieli, którzy powskażą, że nie trzeba iść błędną drogą, a wybrać właściwą. I być może najbardziej poważnym takim partnerem z doświadczeniem jest Polska dla nas. Dlatego właśnie szukam wszędzie, w całej Polsce i jestem wdzięczny za zaproszenie panu starosty, kolegom, za zaproszenie do kolo tych ludzi, którzy są otwarci na wymianę doświadczeń. Być może nie tyle wsparcia finansowego potrzebuje teraz Mołdawia, ale wiedzy, jak to się robi, jak najmniej bolesnej. Bo reformy, a potrzebujemy reformy bardzo, bardzo znaczące, są bolesne wszędzie i zawsze. Musimy przekonać obywateli, wyborców mołdawskich, że ten kierunek jest właściwym kierunkiem rozwoju kraju. I bardzo się cieszę, że delegacja z pewnego powiatu mołdawskiego przyjeżdża w najbliższym czasie do Kolo. Po prostu dlatego, żeby się przekonać, że to, co zrobili Polacy 25 lat temu, ten kierunek, który wybrali Polacy 25 lat temu, jest dobrym kierunkiem. Ja nie gloryfikuję to, co zrealizowała Polska w ciągu ostatnich 10 lat, będąc członkiem Unii Europejskiej. Nie gloryfikuję Unii Europejskiej. Ja po prostu patrzę na to, co się dzieje. Porównuję mój kraj, moją Mołdawię z tym, jak wygląda teraz Polska. Ja byłem w Polsce w 1978 roku. A potem przyjechałem w 2000 roku. A teraz jestem od kilku lat w Warszawie. Podróżuję bardzo dużo w całej Polsce. Nie wiem, czy ktoś powtórzył, jak ja, przejazd samochodem od Wałbrzycha do Kętrzyna. Przez całą Polskę, niekoniecznie autostradami, a drogami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi. Ja troszeczkę znam Polskę i mogę z przekonaniem powiedzieć,
jak moi Moldawianie chcą coś zrobić w swoim życiu, się dowiedzieć, jak trzeba to zrobić, to mają przyjechać do Polski. Nasi partnerzy, nasi koledzy w poszczególnych miastach polskich są niesamowicie otwarci na przekazanie takiej wiedzy. Ja jestem bardzo wdzięczny, że to się dowiadują moi koledzy, którzy przyjadą do Kola w najbliższy czas na świętowanie Święta Narodowego Polski. Ale będzie ta wizyta bardzo pracowita, na ile już jestem informowany. W tych samych dniach do Sandomierza przyjeżdża delegacja innego powiatu polskiego, bo w ostatnich 5 latach podpisaliśmy 19 umów o współpracy bezpośredniej pomiędzy powiatami polskimi, a pewnymi powiatami z Mołdawii. Przekazanie takiej wiedzy, takiego doświadczenia, przekazanie informacji, jak to się robi. Właśnie mówiłem panu starosty o tym, że oczywiście wnioski na dofinansowanie jakichś projektów z funduszy europejskich wymaga tego wniosku, napisać tego wniosku z dużej pierwszej literki, na końcu kropka pomiędzy tymi, co? Coś niewiadomego, bo nie wiem, pan Andrzej opowiadał o tym, że wygrał wniosek, wygrał finansowanie europejskie, a to wymagało wiedzy, doświadczenia, jak to się robi. Jak na poziomie ministerialnym mamy już przygotowanych ludzi, a na poziomie powiatowym nie za bardzo. Dlatego niech przyjeżdżają i się dowiadują, jak to się robi. Inna rzecz, jak wyglądają teraz miejscowości, miasta polskie, wsi, gminy. Jak powiedziałem, ja ciągle jestem chociaż w terenie. 2 tygodnie w miesiącu jestem w terenie. My mamy stosunki polityczne pomiędzy Mołdawią a Polską są wzorcowymi. Teraz jest kolej za sprawami gospodarczymi i współpracą lokalną, regionalną. Opowiadałem panu starostwie i kolegom o tym, że podpisujemy umowy już o współpracy pomiędzy gminami, pomiędzy uczelniami, instytucjami, szpitalami, centrum medycznymi itd. itd. Nie tylko dlatego, że na przykład starosta Piotrków Trybunalski przekazał odpowiedniej jednostki administracyjnej Mołdawii wóz strażacki, którego nie ma na terenie Mołdawii, jest jedyny taki, który przekazał. Być może nie ta strona materialna, a ponownie mówię, będzie to powtórzył o wiedzy, o doświadczenie. Na przykład, dlaczego Polacy budują chodniki pomiędzy wsiami? To zrozumienie, jak wzdłuż wsi, a dlaczego pomiędzy wsiami? A dlatego, że zadecydowali mieszkańcy. I to się nazywa samorząd. Ja informowałem kolegów, że my używamy to samo słowo, samorząd, tylko rozumiemy pod tym tą nazwą administrację lokalną, podporządkowaną rządowi, gdzie słowo mieszkańców niezbyt dużo znaczy, którzy mają prawo wybrać, co budują, boisko, basen lub właśnie te chodniki pomiędzy wsiami. Być może to zjawisko jest jeszcze nie tak rozpowszechnione i w samej Polsce. Ale z kolei jesteśmy zainteresowani tym doświadczeniem ocieplania domów na przykład, energooszczędność, budowa z zera jednostek gospodarczych. Bardzo ważne jest dla nas wykorzystanie tego kredytu w 100 milionów euro, który zaoferowała Rzeczpospolita Polska Mołdawii 2 lata temu na kupno sprzętu rolniczego na terenie Polski, ale chodzi nie tylko o ciągnikach i ja nie wiem, jakichś innych urządzeniach, ale i o nauczanie farmerów mołdawskich, korzystanie z naszej niesamowitej głębi, czarnoziomu 1,5 metra, a trudno, jak się organizuje sam proces produkcyjny. Tu muszą się dowiedzieć nasi koledzy, którzy będą przyjeżdżają ciągle do Polski. Właśnie mówiłem, że zostawiłem w Warszawie 2 deputowanych i 9 członków i innej delegacji, którzy jest w Warszawie w tych dniach. W ostatnich 5 latach mieliśmy prawie ponad 3000 członków delegacji różnych osiem. Od radnych gminnych do prezydenta Mołdawii, premiera i przewodniczącego parlamentu. To pokazuje wagę, którą ma Polska w życiu politycznym, gospodarczym i kulturowym Mołdawii. Kultura.
bo z gospodarką jest troszeczkę trudniej. Ale i tak, Polska jest największym importerem win moldawskich. My jesteśmy dużym eksporterem wina. Polska importuje najwięcej wśród krajów Unii Europejskiej, prawie na 9 milionów dolarów rocznie. Szkoda oczywiście, wielka szkoda, że najlepsze wina Mołdawii nie są znane na terenie Polski, że wino mołdawskie Cabernet słodkie. Ja nie za bardzo rozumiem, co to jest za napój. Ale jak mówią importerzy, jak to dobrze się sprzedaje, panie ambasadorze, czego pan od nas uciekuje? No właśnie. No właśnie, ja ciągle zapraszam do naszej Mołdawii, żeby zapoznać z tym, jak wygląda, bo Polacy już są troszeczkę przenasyceni egzotyką, wyspami dalekimi, a 1000 kilometrów z Warszawy do Kiszyniowa nie jest zbyt daleko. Trzeba oczywiście wyjechać i zapoznać z tym, jak wygląda i coraz prezentuje sobą nasza Mołdawia. Polska, która jest największym producentem jabłek, na przykład ziemniaków, truskawki i tak dalej. A jak to się organizuje? Jak Polacy nie stracili umiejętność uprawiania ziemi, bo byli przez cały ten okres socjalistyczny byli właścicielami ziemi. U nas tej umiejętności już nie ma, bo nie ma tych właścicieli, którzy znikli. I mówimy o kulturze. Jak kiedyś powiedziała pani minister kultury Mołdawii, będąc 5-dniową wizytą dwa lata temu w Polsce, nie tylko w Warszawie, w Polsce, nie możemy się wymieniać z Polską żadnymi wystawami, bo to jest zbyt kosztownie. Ja zadzwoniłem do przyjaciela, który jest prywatnym kolekcjonerem wszystkiego. Na przykład ma 800 kg monet, 300 radioodbiorników, ponad 300 samowarów, 500 ikon. I zorganizowali na terenie Polski 13 ikon prawosławnych z terenów Mołdawii. 13 wystaw ikon mołdawskich prawosławnych. A później 3 wystawy broni białej, czyli niepalnej, w Kętrzynie, w Wałbrzychu i w Łodzi. I to chcę kontynuować. Ja zawsze mam w samochodzie wystawę fotograficzną, którą jestem gotowy zaprezentować wszędzie, gdzie mówią, że są gotowe. Jak mam 3 słuchaczy, to ja mówię przez 1,5 godziny, jak mam 4, to 2 godziny. I to samo robię z tymi wystawami, reprezentuję wszędzie, gdzie tylko można. Oczywiście bardzo bym chciał, żeby Polacy więcej wiedzieli o życiu w Mołdawii jako turyści, jako zainteresowani współpracą gospodarczą i przekazanie tej wiedzy, o której mówili w początku i będzie mówił, ile czasu jeszcze będzie na terenie kola i w Polsce również. Jestem nauczycielem historii i oczywiście mówię bez przerwy, ile to potrzebuje. Widzę już, że niecierpliwość w oczach. Jestem gotowy skończyć na tym, ale oczekuję. Pytanie jedno może być, muszę być. Dziękuję za cierpliwość. Poznawać, uczyć się, jak powstają inicjatywy społeczne, żeby tę wiedzę przekazywać u siebie w Mołdawii. Mówili wtedy, że Mołdawian bardzo trudno przekonać do tego, żeby uświadomili sobie, że coś może zależeć od nich, a nie tylko od władz rządowych czy samorządowych. Tak, o chodnikach mówili. Tak. Na ile w Mołdawii są uwarunkowania prawne, żeby móc realizować takie inicjatywy oddolne samorządowe? Jest w trakcie przygotowania ustawa o reformie samorządowej. To jest pierwszy krok, najważniejszy, dać możliwość ludziom zreformować. W końcu 2014 roku odbyła się wizyta prezydenta Mołdawii do Warszawy. Takim hasłem był interes do reformy samorządowej w Polsce. I dostaliśmy bardzo dużo informacji na ten temat. Zaprosiliśmy specjalistów od reformy konstytucyjnej do Mołdawii. Ale to jest tylko jeden krok, to początek. Jak pani słusznie zauważyła, trzeba przekonać ludzi, żeby byli zainteresowani w tym, że co można, a co nie można robić. I te przykłady życia codziennego, o których ja ciągle mówię moim Mołdawianom. Dlaczego w kole i w poszczególnych miejscowościach polskich na chodnikach nie ma ani kamienia, ani piasku, ani drewna, ani nic, bo na chodnikach nie wolno. Jak to nie wolno, jak jest przed moją bramą? A jak się okazuje, nie wolno, nie można.
A dlaczego nie można pomalować na czwartym piętrze ściany we własnym kolorze, a nie w kolorze budynku? Bo nie wolno, bo nie można. Niestety w moim kraju, na chodnikach wzdłuż ulic, jeśli jest kamień, piasek, drewno i tak dalej, bo jest pod moją bramą i ja tam jestem właścicielem, a malujemy, każdy mówi, maluje ścianę w dużych budynkach, jak tego chce, bo tak chce. Trzeba przekonać ludzi, że zaczynać trzeba, jak doświadczenie, byłem w Opolu z tym, to ten ruch modernizacji wsi, rewitalizacji wsi. Trzeba sprzątać ulicę. Z tego się zaczyna. Podwórko, przed własną bramą, furtką, w całej ulicy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja mówię ciągle, że bardzo bym chciał, żeby moi Mołdawianie przyjeżdżali do Polski, nie tylko być może w poszukiwaniach pracy, bo mamy pracujących poza granicami Mołdawian, ale w poszukiwaniu doświadczeń i wiedzy. To Polacy żyją tak czyściutko, jak żyją. Wiem, że Polacy narzekają na to, jak żyją czasami i na to, że jak czyste są ich ulice. Ja się zgadzam, ale tylko w połowie się zgadzam, bo można narzekać na wszystko. A czy warto? Ja bardzo bym chciał, żeby moi Mołdawianie narzekali, a po tym, jak zrobią to samo, co zrobili Polacy. Tak, tak, bardzo proszę, oczywiście. Nie chciałam przerywać. Nie, spokojnie. Mówi pan bardzo ładnie po polsku. I jest u nas takie przysłowie, czego się Jaś nauczy, ja będzie umiał. A myśleliście pod tym kątem, żeby zaczynać od wymiany młodych ludzi, dzieci. Co w tym kierunku? Jak myślicie w tym kierunku? Przede wszystkim na początku, no bo to tylko wymiana kulturowa, no bo wiadomo. Ale prawdopodobnie przyniosłoby efekty i może byłoby łatwiej. Jednak starych drzew się, prawda? Taka inwestycja na przyszłość. Widzę, że pani nie jest zbyt zadowolona z tego, że ja jestem tutaj, że w Lodzie muszę tutaj być. Ale żartuję, przepraszam. Z językiem polskim. Ja się nauczyłem mówić po polsku z telewizji polskiej. Trochę wcześniej. Jak jeszcze tematy są w telewizji, to ja te tematy znam. Jak nie ma, to trudno, to nie za bardzo. Oczywiście byłem na kursach 2 lata temu, bo pisałem z blendami. Musiałem się nauczyć poprawnie pisać, gdzie się pisze litera I. Przed je. W jakich słowach tak, i tak się nie dowiedziałem, ale to zupełnie inna sprawa. Logicznie polskiego nie można się nauczyć, bo kanapa i kanapka. Do jedzenia? Tak, ja wiem już dokładnie, ale logicznie nie można. Kochana, kochanka. A czy ta kochanka jest mniejszą kobietą? Broń Boże, nie. I tak dalej, i tak dalej. Nie można logicznie się nauczyć polskiego. Ale trzeba się nauczyć. Ja przyjechałem z Krakowa wieczorem 5 kwietnia po spotkaniu z bardzo dużą grupą młodych ludzi z pewnej miejscowości w Mołdawii i na szczęście takich grup są w poszczególnych miastach Polski bardzo dużo. Właśnie pani mówiła o samorządowcach, który w zeszłym roku przyjechał. Ale młodzież przyjeżdża bardzo, bardzo często do Polski. To są różne projekty sfinansowane, współfinansowane z Unii Europejskiej, z Urzędu Marszałkowskich, poszczególnych województw polskich. Właśnie dlatego przyjeżdżają, żeby się nauczyć być liderami. Jak zmienić kraj. Jak chcesz zmienić coś, to oczywiście robi to młodzież. I my mamy to doświadczenie 2009 roku, jak powstała ta przemiana ustrojowa w Mołdawii. Obaliliśmy rząd komunistyczny, który był przez 8 lat u władzy. Ta integracja europejska jest wspierana właśnie przez młodzież, która uczy się na języki i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę się pochwalić. W ostatnich latach utworzyliśmy 6, a w najbliższym czasie mój przyjaciel i kolega ze Środy Wielkopolskiej będzie następnym 7 konsulem honorowym Mołdawii na terenie Polski. To są konsulaty honorowe z obywateli Polski, które są moimi przyjaciółmi, ale przyjaciółmi mojego kraju. I wspierają rozwój, wymianę takiej, w tym i młodzieżowej. Już mamy 2 projekty. W Elblągu konsul honorowy i w Toruniu. Będzie finansował w czerwcu przyjazd grupy młodzieży do Torunia i do Elbląga i wyjazd takich samych grup do Mołdawii. Ten kolega z Elbląga
ponad tym, jeśli wspierał i wspiera finansowo wymiany orkiestry kameralnej Filharmonii Elbląskiej z orkiestrą kameralną młodzieżową Filharmonii Kiszyniowskiej w Mołdawii. Czyli i kultura, i młodzież, i niech przyjeżdżają i się uczą. Ja mówiłem, ponad 3000 najróżniejszych członków różnych delegacji, młodzież, kobiety, farmiery i tak dalej, już przyjechali w ostatnich latach do Polski i będą przyjeżdżali jeszcze więcej, bo ja wszędzie, gdy tylko bywam, pierwsza prośba do władz wojewódzkich, powiatowych i tak dalej, czy będziecie wspierali przyjazd naszych, że niech się dowiadują, jak to się robi. My chcemy zmienić kraj, nie zawsze wiemy. Oczywiście są ludzie, jest warstwa ludzi, którzy są przekonani, że w Niżnie-Wartowskiej i w Rostowie się żyje lepiej, ciszej i tak dalej, a ja jestem w Warszawie. Ja jestem przekonany, że lepszego miejsca niż Warszawa i tak dalej, i miasta polskie, które ja lubię, i nie ma. Tutaj musimy się nauczyć. Być może te mają rację, niech przyjeżdżają i z opozycji komunistycznej, z opozycji lewicowej do Warszawy. Mówiłem panu starosty kolegom, że w zeszłym roku przyjechała delegacja składana na pół z przedstawicieli partii rządzących i z przedstawicieli opozycyjnych. To właśnie ci mówili, a dlaczego to jest tak ciściutko w Polsce na wszystkich ulicach, bo pada ciągle, mówię. Jak nie rozumie, to trzeba. Odpowiedź, którą rozumie, bo pada ciągle, tego jest czysta. Grupa samorządowa, o której panowie mówili, że przyjdzie, teraz kiedy będzie wizyta wielkości w Polsce? 2-4 maja. 2-4 maja. Czyli będą świętowali tutaj z naszymi polskimi kolegami. I ta inna grupa do Sandomierza przyjeżdża 4 wieczorem maja i będą do 8. Są różne grupy. Czasami ja nie zbyt wielka jest Polska dla mnie, dla naszej ambasady. 4 osoby w całej ambasadzie, jak 1/4 jest tutaj teraz przed państwem, a reszta jest z naszymi delegacjami, które są w Warszawie. Ale ja się staram wszędzie, gdzie tylko mogę być, spotkać się z naszymi kolegami. Nie wiem, czy dojadę do Hola ponownie z naszą delegacją, ale i bez tego już wiem, co mają tutaj do obejrzenia, z kim się spotkają, jakie doświadczenie mają przyjmować, zrozumieć. Ja oczywiście jestem przekonany, że ci, którzy przyjeżdżają, bardzo chcą coś zrobić. Jak kiedyś powiedział starosta jednego z północnych powiatów mołdawskich, będąc wizytą w Kielcach. Ja pojadę do domu, moi będą sprzątali ulicę. A czy trudno było o tym się dowiedzieć wcześniej, przed przyjazdem do Polski? Ale to było strasznie przekonujące, że tu są czyste ulice. Dlaczego są czyste? Bo po prostu sprzątają, a nie pada. A nie tylko, że pada. I tą wiedzę mają przyjąć. Jak chcą coś zrobić, oczywiście, ale kto, będąc wybrany przez mieszkańców, nie mówi, że chce coś zrobić. Każdy tak mówi, niech zrobi. I na tym polega moja praca, przekazanie informacji. Ja mówiłem o tym, że ja nie gloryfikuję Unii. Oczywiście Polacy mają rację, jak mówią, że mogli zrobić więcej i jeszcze więcej niż zbudować drogi. To odnośnie prosta sprawa. Dostali finansowanie, zbudowali drogi, zbudowali nowe budynki lub pomalowali stare, remontowali, wszystko jest proste. A bardzo prosty przykład. To już dwa lata temu, ale ciągle o tym mówię. Wychodzimy o 11 w nocy z żoną, a mieszkamy w okolicach Warszawy, czyli na skrajnie, przed Piaseczniem. Długa ulica Polawska, z lewa, z prawa 5 km, żadnego samochodu. Ja chcę z żoną przejść na tamtą stronę, ale są czerwone światła. Ja bym w kraju przeszedł 5 razy z powrotem. Ale przed nami był młody chłopak, który spokojnie czekał na zielone. Ja mówię żonie, jak przejdziemy teraz, to będziemy przechodzili zawsze. Jak ten młody chłopak czeka, to trzeba czekać, bo nie wolno przejść na czerwono. I tak robimy, już nie przechodzimy na czerwono, bo nie wolno. A prawdopodobnie czekał, bo wyczekaliście. Nie wiem. Ja oczywiście, to oczywiście nie jest wszędzie ten przykład i Polacy przechodzą, gdzie tylko mogą i ta. Ale to pokazuje, że są ludzie, którzy
respektują zasadę, prawo. Nie wolno, bo nie wolno, bo trzeba czekać. I jeszcze nauczymy kiedyś, być może. Tyle, że my nie mamy tyle czasu. 200 lat demokracji szwedzkiej na przykład. 25 lat demokracji polskiej. A my chcemy szybko. I robimy blendę, i robimy nie to, i się uderzamy we wszystkie drzwi możliwe, drzwi mamy tam uderzenie. To, co pani powiedziała, pytając przednie pytanie o tym, jak można przekonać obywateli. A jak można ich przekonać, jak nie ma przykładu, jak mówimy, że... Pamiętacie ten stary dowcip? Pracownik pisze do gazety Prawda. Jeszcze za czasy radzieckie. Powiedziano nam, że w komunizmie wszystko będzie. A dlaczego teraz głodujemy? Odpowiedź gazety Prawda. To wszystko prawda, że w komunizmie wszystko będzie, ale nikt nie powiedział, że w drodze do komunizmu was będą karmili. Tak samo i z nami. Nikt nie powiedział, że w drodze tej reformowania, dostosowania kraju do tego, co się dzieje w Europie. Ja ponownie mówię, że ja wcale nie gloryfikuję. I zamknięcie kościołów katolickich we Francji, dlatego że trzeba otworzyć tam mieczety islamskie, to wcale nie jest naszym marzeniem. Ale trzeba coś przeciwdziałać, bo w kazaniach w cerkwach prawosławnych Mołdawii co się mówi? Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza wyrzucenie krzyży z cmentarza. Czy to jest prawdą? Nie, ale jak można udowodnić, jak to powiedział? Ksiądz powiedział, przeciwnie, nie klamie. A co się oznacza? Europa oznacza, że wszyscy tam są gejami. Czy to prawda? Niezupełnie, ale jak to powiedziano w Kazanie, to moja teściowa, która jest zwykłą mieszkanką wsi, powiedział w Kazanie, że w Europie trzeba dołączyć do tej Europy. Z krzyżami, z gejami, z kryzysami. Mój brat mieszkał od wielu, wielu lat we Włoszech. Oczywiście on jest strasznie zadowolony tym, jak tak się dzieje, wszystko jest źle w tych Włoszech i ja się zgadzam, że wszystko jest źle. Ale on nie chce wracać z powrotem do Mołdawii, bo już przyzwyczajony jest. Mój zięć pracował przez wiele lat na jakieś kontrakty w Grecji. I on tak samo mówił, ci Grecy są leniwi, bo sprzedają słońce, nic nie pracują, pracują wszyscy inni, jakieś Albańczycy, Bułgarzy, Mołdawianie, Ukraińcy i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo żalowali, jak się skończył ten kontrakt na terenie Grecji, wrócił z powrotem. Czyli ze wszystkimi tymi trudnościami, które są w strefie euro, w Europie, w całej, w Polsce. Ja jestem zwykłym, normalnym człowiekiem, ja kupuję ziemniaki na bazarze, jak wszyscy, jestem w kolejce, w sklepach, w centrach handlowych, ja nie jestem z Księżyca. Oczywiście mój samochód ma proporcje i bla, 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 ale to nadzwyczajnie, to jest inna część mojego istnienia i życia. Ja oczywiście wiem, jakie są trudności, ja tak samo jestem w kolejce w szpitalu, ja tak samo wiem, jak się trudności są w nauce, w szkołach i tak dalej, i tak dalej. A nie trzeba z tego zrobić problem. To się robi, to powoli się robi. Kto pomyślał 25 lat temu? Ja byłem w Polsce, przyjechałem po raz pierwszy, nie po raz pierwszy, a do pracy, w 2000 roku. Nie wszystkie budynki, ani nie mówią o innych miejscowościach, a w Warszawie nie wszystkie, na najważniejszych ulicach nie były odremontowane, jeszcze byli w trakcie remontu, malowania, odnowienia i tak dalej, i tak dalej. A teraz można spotkać takich schodów, gdzie nie wyłącza się automatycznie światło. Nie, bo ludzie robią, coś robią, nie uciekują. Że... Ja wiem, że Polacy przyjmowali doświadczenia szwedzkie, holenderskie, niemieckie i tak dalej, i tak dalej. A ktoś z Niemców przyjechał do kola i zrobił remont jakiegoś budynku, to Polacy zrobili. Trzeba tylko się nauczyć i chcieć tego zrobić. A my chcemy.